Witam Państwa w tutorialu Gomana. Mamy mały bałagan na pulpicie, hehehe. Ale dobra, zacznijmy tutorial. Na początek ściągacie Gomana ze strony podanej w opisie. Jednak nie pamiętam już, która to wersja, więc jeżeli nie będzie otwierać plików z Gotika 2 Nockruka, to poszukajcie inną. Goman instaluje się jak inne aplikacje, więc nie będę Wam opisywał, bo chyba każdy to umie. Wchodzimy w Gomana i widzimy takie oto okno. Możliwe, że będzie taki, a to dlatego, że to okienko się czasami chowa. W tym okienku znajdujemy plik z Gotika Folder Data i plik Textures. VDF. Można to też zrobić w taki sposób. W tym miejscu widzimy mnóstwo tekstur, a w tym się one wyświetlają. Otwórzmy teraz plik teksturę z podkreślenia addon.vdf. W tym okienku zmieniło się na takie foldery. W folderach poustawiane są tekstury, ale i tak wszystkie, które my potrzebujemy, są w jednym miejscu. Strzałkami zmieniamy foldery i znajdujemy te na największej ilości tekstur. Wyszukujemy zbroi magnata. O, jest. Teraz bierzemy offnen, eksport, wybieramy folder. Zmieniamy format na BMP. Jak widzicie, ja mam już dużo ich pozapisywanych, hehe. Wybieramy pierwszą opcję. Okienko mi wyskoczyło, bo już mam wywaloną jedną teksturę o tej nazwie. Zatwierdzam. Teraz w tym folderze mamy tą teksturę. Możemy ją uruchamiać w Paincie i edytować jak chcemy. Nie możemy tylko zmieniać wielkości. Na razie zostawmy ją taką, jaka jest. Ściągamy obrazek zbroi brata Xardasa, z upadłych paladynów czy też Vimesa z krwi bogów, rola 18. Teraz ważna rzecz, wchodzimy w Gomana i odnajdujemy naszą zbroję magnata. Wybieramy datę i offnen, wybieramy format BMP, znajdujemy plik ze ściągniętym obrazkiem i klikamy na niego ze dwa razy. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku tekstury w tym okienku i wybieramy trzecią opcję. Wyłączamy Gomana, bo jak tego nie zrobimy, będziemy mieli efekt jak w filmie Murasa. Włączamy Gotika i sprawdzamy, czy zbroja dobrze była podmieniona. Jeżeli coś się Wam nie uda, to nie denerwujcie się, spróbujcie jeszcze raz. Jak i tak coś nie wychodzi, piszcie wiadomości do mnie. Nara.